Ten las, w którym jesteśmy, jest jakiś inny, dziwny, cichy. Tutaj, minuta ciszy trwa cały czas. Mamy schron przeciwlotniczy. Ty zaś mam jakieś puszki, butelki. Strasznie miękko. Szybko. Kolejne schrony. Na korzonki. No tak, ale tu jest czysto. Popatrz, tu są nawet takie te... Kto tu wchodzi, zawiasy. Kaptur masz na głowie? Latarkę mam na głowie. O kurde, tu jest ten, rozwidlenie. Nie, to jest taka prowizoryczna komora zrobiona. Wyloty. Patrz, fotel. Ktoś zostawił. Ale wiesz co ci powiem, on wygląda tak, jakby był, kurczę, remontowany normalnie. Mówka. Tak, tu jest komora. Myśmy potem wyszli. Ciekawe, gdzie my wyjdziemy, nie? O, jaki zajebisty okres pająka. A to są te kątniki. One nie gryzą. Ale zobaczmy. Aha, to jest to wyjście. Tu jest wyjście do góry. Myśmy zaglądali w tamto miejsce od góry. Solidne szczeble. Ale to jest, kurczę, wyremontowane. No tak to wygląda. Cholerka. Nikt tu nie chodzi. Normalnie żwirek. W środku czysto. Co to jest? Coś tu zdechło. Coś tu umarło. Jakiś kot albo nie wiem co to jest. Ty, ale tu są jakieś inne... Ty, tu są jakieś inne kości. O kur... O jeszcze jakiegoś... Ja pier... Jakiegoś kanibala znajdziemy. No nas wys... Ej, ale to nie jest śmieszne, no patrz. Weź nie strasz. To jest kość biodrowa, kurwa. To będą jakieś kolejne zdechłe zwierzęta, ale ja się trochę scykałam. Ja też. No mają tutaj zwierzęta sobie przyszły umrzeć. Albo coś się dopadło w tym tunelu. Może mieszka jakiś pod serwerem. Fajne miejsce dla ten, na zabawę dla dzieci. Jakie to jest chłopie. Słyszę ptaki, to będziemy gdzieś przy samym końcu. No i voilà. Wychodzimy, przejdziemy sobie do kolejnego schronu. No kurde. O nie, weź to już. O fuj. Są przynajmniej schodki, nie to co było w Oświęcimiu, że była taka cała skarpa zasypana. Aha, czyli wyszłyśmy. Tutaj są same pozostałości. Tam na wprost. Kolejny. Tam są kolejne schrony. Nie za zgiter, tylko tam.
Następny, który wygląda jakby był wyremontowany. Co jest oczywiście niemożliwe. Pachnie ziemią. Łukasz! Tu nie schodzi. Znowu kości. Ale to będzie taki sam jak tamten. Tak samo komora. Tutaj ktoś się już murkiem bawił. Został tylko z jednej strony. Puste to na lewo. Nie, one mają w zasadzie taki sam układ. No, zupełnie. Sam jak tamten. Z tym, że tutaj nie ma zdechłych zwierząt. Bunkiel Rolada. Jest wejście. Duży, no. Rolada XXL. Kaptury na głowę. Bo tutaj na pewno będzie siedlisko nietoperzy. Taki większy. Komory. Komary też są, tak. To jeszcze jakieś uchwyty pozostawione. Tutaj przynajmniej nietoperzy nie ma, bo ten bunkier jest otwarty. Następna komora.
są tunele wprost. Ruiny szpitala dla SS-manów. Oczywiście tutaj sama piwnica została. Tutaj widać klatkę schodową jeszcze, która prowadziła do wyższych kondygnacji, których już nie ma. Tam też coś widzę. Może tego tak nie widać. Tutaj wiadomo, co to jest. Ale tam... Tam jest jakaś kolejna budowla, a za nami, zaś w tamtą stronę, jest następna. Przejdziemy sobie środkiem, tak jak królowie chodzili do sali audiencyjnej. Ja tutaj owadów normalnie się obijają o twarz. Jeszcze pozostałości po oknach. Jest oczywiście część piwniczna. Piękna, zdrowa cegła. To jest jedyne, co się tutaj rzuca w oczy. Oczywiście na ziemi jest to samo. Bez latarki. Chciałam też uchwycić piękno tego miejsca. Mimo, że tutaj nic nie ma, takie mury ceglane robią wrażenie. Kolejny nietypowy schron.
Mamy towarzystwo. Są pozostałości jeszcze. Albo to jest powyrzucane. Ale równie dobrze to mogło być zburzone i to tutaj powrzucane. Takie pozostałości. No tak widziałam właśnie, że nie jesteśmy tutaj sami dzisiaj. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Cieszę się, że są osoby, które się tak samo jak my interesują takimi rzeczami. Jest tam coś? Tutaj podobno prąd w tym wytwarzali też. Brawo! No i spoko, jesteśmy na górze. Idziemy do środka. Łukasz, pomóż tam Marzynie wejść. Co tam jest? Ja tutaj widzę taką wiszącą łopatkę na górze. Nie wchodźcie tutaj. Tutaj kompletnie nie ma nic ciekawego, oprócz tego, że wejście jest trochę hardkorowe. Artefakt. Niebieski worek i wisząca łopatka. Zejście fajne. Wraz z ostatnim amerykańskim nalotem, który odbył się 26 grudnia 1944 roku, i unieruchomieniem zakładów AG Hydriwerk i IG Farben oraz zbliżającym się sowieckim frontem, naziści podjęli decyzję o ewakuacji wszystkich filii obozów zagłady KL Auschwitz. Ewakuację więźniów rozpoczęto w ostatniej chwili i przekształciła się ona w paniczną ucieczkę oprawców, którzy pędzili przed sobą swoje ofiary. Marsz śmierci rozpoczął się 21 stycznia 1945 roku. Strażnicy SS stosowali bezwzględny terror wobec wycieńczonych więźniów. Więźniowie byli pozbawieni żywności, odpowiedniej odzieży, często poruszali się boso, nocowali w szopach albo pod gołym niebem. SS-mani konwojujący kolumny pieszych, z których każda liczyła po 500 osób, zabijali słabszych i wyczerpanych, którzy nie nadążali za resztą. Więźniowie ginęli na miejscu, a ich ciała pozostawały na terenie przemarszu.
Zdarzało się, że zabijano więźniów, którzy zatrzymywali się jedynie dla załatwienia potrzeb fizjologicznych albo poprawienia niewygodnego obuwia. Marsz śmierci trwał około 14 dni. W dniach od 19 do 21 stycznia 1945 roku obóz Abitzlager Blehame stał się miejscem koncentracji dla kolumn więźniów ewakuowanych z Oświęcimia, Gliwic i Jaworzna. Tu jest chyba następne wejście do drugiego. Przejście takimi okopami. Jezu, te komary normalnie mnie gryzą. Skręcamy, zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi. Bo tutaj był jeszcze taki drugi tunel obok, przynajmniej mi się tak wydaje. Albo ślepy zaułek. Tutaj szłyśmy tymi okopami. Nie, to jest tylko chyba jedno jedyne wejście. Chociaż tam coś na wprost widzę. Ale nie jestem pewna, co to jest. Teraz pytanie, gdzie jest Łukasz? Bo mi się wydaje, że my chyba tam. Tam. Tak. Bo tam jest ta zapora bez bukra. To myśmy szły dalej. Dobra, to my sobie przejdziemy na drugą stronę. Bo tam jeszcze coś widziałyśmy. Żegnamy się z okopami. Niespodzianek ciąg dalszy. Następny schron. Wyglądający jak tunel dla kreta, który się ciągnie gdzieś w tamtą stronę. Chodź, chodź, tylko się nie poślizgnij. Jak pieprzny, to zęby wybije. Na martwo wchodzimy. To już jakieś beznadziejne bazgroły. Tu jest rozwidlenie. Idziemy tam, gdzie jest ciemniej. Chodź. A no pewnie. W niedzielę 21 stycznia 1945 roku załoga SS zarządziła około godziny 11 ostatni apel więźniów obozu Abitzlager Blehame. Aby zmusić wycieńczonych więźniów do marszu, strażnicy zagrozili spaleniem całego obozu. Jednocześnie obiecali dostarczenie żywności tym więźniom, którzy zdecydują się na marsz i wyjdą z obozu.
Przed bramą obozową podstawiono samochód ciężarowy, z którego wydano niewielką ilość chleba i kiełbasy. Część więźniów opuściła obóz i w kolumnach skierowała się w stronę Kędzierzyna. W obozie pozostało około 4000 więźniów, którzy odmówili dalszego marszu. Stycznia 1945 roku w południe na teren sławięcickiego obozu wkroczyli SS-mani. Jeden z nich, Schindler, obrzucił granatami barak kobiecy, który spłonął, ponieważ baraki w obozie Abitz-Lager-Blehammer były z drewna jak w obozie Birkenau i o podobnym standardzie. Wywołało to panikę wśród pozostałych więźniów. Do uciekających ogień otworzyli strażnicy. Zginęło kilkudziesięciu więźniów. W obozie dokonano egzekucji około 1500 więźniów. Przestraszeni SS-mani faktem, że zbliża się sowiecka armia, w pośpiechu zarygrowali pozostałych więźniów w barakach, a następnie spalili żywcem. Masakrę przeżyło jedynie około 200 osób, którzy wykorzystali sytuację i pośpiech SS-manów i zdołali się ukryć na terenie obozu lub w szczelinach przeciwlotniczych. No i praktycznie wyszłyśmy w samym centrum lasu. SS-manom udało się zakopać w ziemi jedynie około 1500 osób. Ich leśne groby tylko częściowo ekshumowano. Większość z nich nadal spoczywa w lesie, w którym teraz jesteśmy, i czeka na godny pochówek. Te schrony się po prostu genialnie wtopiły w ukształtowanie terenu. Nie były w ogóle widoczne, tylko widać same wybrzuszenia i poukrywane wejścia do tych tuneli. Można powiedzieć, że to są schrony tajne. Do dzisiaj, wędrując po okolicznych lasach, trafiamy na ruiny byłych obozów na terenie Kędzierzyna-Koźla. Drugowojenne pozostałości nieszczęścia, upokorzenia, bólu i pogardy rasy panów wobec podludzi stoją zarośnięte, wręcz zamaskowane przez roślinność leśną.